Drodzy Państwo, jest piątek, jeszcze nie ma 5 rano, a ja już nie śpię. I to wszystko przez co? Przez miłość, cholera. Mówią, że każdemu w życiu potrzeba odrobinę miłości, ale że mnie starego dziada złapie, no na to bym nie wpadł. No ale cóż, no skoro miłość wzywa, no to trzeba ruszać. Mnóstwo bonusów i kartofiskowe koszulki za darmo dla nowych graczy w LVB. LVB jest głównym sponsorem kanału Kartofiska. Szczegóły promocji pod filmikiem. Tak więc sorry, dziś będzie kino miłosne. Ale skąd mogłem wiedzieć, że taki kurwa się ze mnie romantyk zrobi? No i już jestem na miejscu w mieście, gdzie, no uwierzcie mi, miłość czuć dosłownie, no w każdym kroku. Miłość, miłość w Zakopanem. No niestety, Zakopane to nie jest, to jest Wiedeń. No pięknie, kur. No, chyba zaraz pójdę w ślinę. Poznajecie? No wiadomka, no 17. Symfonia Mozarta, no moja ulubiona. Zawsze ją poznam. No i to jest hasło dla mnie, no kurde. Chodź, a nie biegaj. A już chciałem w galop ruszać, no? Dobrze, że znalazłem ten napis. No, takiego konia to nawet ja nie mam. Z dwoma głowami. A teraz dla odmiany opowiem Państwu bardzo śmieszny żart. Otóż przed chwilą udało mi się zgubić, bo w jednej kieszeni miałem, no bo tak najsensowniej przecież, udało mi się zgubić paszport, dowód i dwie karty kredytowe. A najlepsze jest to, że to nie jest żart. Jestem już przed hotelem. Tu wcześniej zostawiłem swój bagaż. Zobaczymy, co mi zostało. Co odłożyłem. A hotel to też nie jest taki normalny. O, kosmiczne kabiny. No klasyczny hotel dla kosmonautów to jest. I ta jest moja. Jeszcze tam nie zaglądałem. I nie jest źle. Okazało się, że zgubiłem tylko jedną kartę. Jeszcze dwie mam. No ale dokumentów nie mam. A wiecie co jest najgorsze? Że bilet na mecz zgubiłem też. No i proszę bardzo, to jednak mój szczęśliwy dzień jest. Mieli nie wpuszczać bez biletu wydrukowanego, a tu proszę. No i się okazało, że miłość jednak mnie dzisiaj nie ominie, bo tu zaraz zaczynają się derby miłości w trzeciej lidze austriackiej. Derby Wiednia i derby miłości Wiedny. No tak się ten mecz nazywa, no Derby of Love. First Vienna kontra Wiener SC. To jest ostatnia kolejka, gospodarze świętują awans do Ligi Drugiej. No mecz słaby jak cholera, ale ten stadion, kurde, ten stadion jest zajebisty. W pierwszej połowie to się w ogóle zamyśliłem i się nie zorientowałem, że przez większą część pierwszej połowy ktoś stał przede mną, no. Właśnie się zorientowałem, jaki mam widok od dłuższego czasu. Jakoś tak nie zwróciłem uwagi, że mecz oglądam z takiego miejsca. Tego, co się dzieje na boisku, to za bardzo nie widziałem. Ale teraz taki mam widok piękny. I bramkę zobaczę. A, no. A, akurat nie wejść. Oglądam ten mecz o suchym pysku. Już teraz. Bo kolejki są tak długie, że nie chcę się w nich stać. Kurde, ja mam w czymś takim stać. I tak jest mało, wcześniej były dużo dłuższe. Wolę sobie posiedzieć. Znaczy, teraz stoję akurat, ale wolę sobie posiedzieć. Gdybym nie stał, to bym siedział. Kibice, gości mają taki zwyczaj, że jak jest stały fragment gry, to oni dzwonią kluczami. I tak sobie odnośnie kluczy pomyślałem, jaki to ze mnie szczęściarz, że ja jeszcze kluczy dziś nie zgubiłem. To by dopiero było kombo, jakbym klucze do domu jeszcze gdzieś posiadł. A dlaczego to są w ogóle derby miłości? No bo pomiędzy tymi drużynami jest przyjaźń. Jest taka prawdziwa męska przyjaźń. Nie wiem, jak to ładnie określić, jak oni się lubią. Five gays. I właśnie dużo o miłości jedni i drudzy mówią. No taki Piasek na przykład by się tu odnalazł. Gdyby lubił piłkę na trzecioligowym poziomie. Piasek, o. Tak, on by się tu odnalazł. Jeszcze lepiej niż ja. Do kompletu tylko jakiegoś deszczu brakowało, no ale już nie brakuje. A nareszcie coś leje. Wynik końcowy 2-2, bo to bardzo istotna rzecz. Dobra, idę szukać tego paszportu. Na pewno znajdę. No nie znalazłem, ale kurwa, czy mi się może kiedykolwiek przydarzyć jakaś normalna wycieczka? Nie wiedziałem, jak wrócić do centrum. Chciałem jakimś metrem, coś popierdziaczyłem. Więc w końcu wylądowałem w jakimś tramwaju. Usiadłem w tym tramwaju. Po dwóch przystankach ktoś się obok mnie dosiadł.
a po następnym przystanku tak na siebie patrzymy, no bo w tych maskach tam trzeba siedzieć jeszcze, tak na siebie patrzymy, kurwa, znajomy. No on tu mieszka niby we Wiedniu, no ale dziwiło mnie to spotkanie w tramwaju, no nawet bardziej niż to, że kiedyś na tego samego kolegę trafiłem na meczu trzeciej Ligi Kobiet w Sewilli. A Brudzki pędził w ogóle do domu, bo jutro rano leci na jakiś mecz do Włoch, na jeden dzień, bo w niedzielę już musi oczywiście wrócić na jakiś mecz do Austrii. Kurwa, czy ci ludzie są normalni? Teraz poszłem ja na dworzec kupić bilet do Warszawy, no bo jakoś muszę wrócić. Ale przez maszynę nie da rady kupić tego biletu, trzeba kupić w kasie. Więc polazłem ja do kasy, okazało się, że kasę zamknęli minutę temu. Bo tak sobie wymyśliłem, że jak kupię w kasie, to bez dokumentów dojadę do Warszawy. A jak kupię przez internet, no to trzeba dokument okazać. A co ja mogę pokazać? Chyba siuraka. No i mamy sobotę. Poranek, 5 rano. Ja jak normalny, kulturalny człowiek miałem już być na lotnisku i polecieć do Londynu. Bo dziś w Londynie mecz, nie wiem czy to jest mecz, dyscypliny o nazwie szacho-boks. Najpierw grają w szachy, a później się napierdzielają, a potem znowu grają w szachy, a potem znowu się na ringu napierdzielają. A bez dokumentów nie polecę. A w niedzielę miałem z Londynu lecieć do Berlina na mecz Polonii 2. Berlin widzę chyba 8 czy 9. No ale najważniejsze to teraz chyba do domu wrócić, no. No i Francja elegancja, mam bilet, pociąg za 5 minut. Pani mi chciała sprzedać bilet jakiś ze zniżką. Już mi wpisywała tam imię, nazwisko. Mówię, kurwa, ale ze zniżką to będą chcieli dokument gdzieś. Zapłaciłem 100 euro za ten bilet. A jak nie mam zniżki, to mam nadzieję, że dojadę. I już jestem po pierwszej kontroli biletów, a więc jest szansa, że dojadę do domu. No wspaniała to była wycieczka. Chyba najfajniejsza w historii moich wycieczek. No, nie zapomnę jej nigdy. A ten filmik to najlepszy dowód? No na co to może być dowód? No na to, do czego może doprowadzić człowieka miłość. Zachciało się staremu dziadowi i proszę. Mnóstwo bonusów i kartofiskowe koszulki za darmo dla nowych graczy w LVBet. LVBet jest głównym sponsorem kanału Kartofiska. Szczegóły promocji pod filmikiem. Czarny wygrywa, czerwony przegrywa. Taka jest prosta reguła. Jeśli chcesz wygrać, to musisz zagrać. Kto nie gra, ten nie wygrywa.